Ten niczego nieświadomy pies próbuje zaatakować węgorza elektrycznego. Spotkanie to kończy się dla niego nieprzyjemnym doznaniem napięcia kilkuset voltów. Na tym nagraniu widzimy, jak strętwa została zaatakowana przez kajmana. Ciało napastnika znów przeszywa bardzo wysokie napięcie. To wynik niezwykłej zdolności strętwy, amazońskiej ryby potocznie zwanej węgorzem elektrycznym. Potrafi ona wytworzyć napięcie dochodzące do 860 V. Strętwa stosuje tę niebagatelną broń nie tylko w celach obronnych, ale także w celach łowieckich. Poraża wysokim napięciem niewielkie ryby, którymi się żywi. Ze względu na swoje niezwykłe zdolności bywa trzymana w akwariach. Po przyłączeniu do wody głośników można nie tylko obserwować, ale także słuchać tego, co wyprawia ta niezwykła ryba.